Cześć, witajcie. Odcinek o mapach topograficznych, jak je uzyskać z urzędu. Cieszę się chyba jednym z lepszą ilością wyświetleń u mnie na kanale. Jest to bardzo popularny materiał. Materiał nagrany kilka lat temu, więc warto lekko odświeżyć jakby informacje na temat map oraz odpowiedzieć na pytania, które najczęściej pojawiało się pod tym filmem. Jak ja zabezpieczam moje mapy topograficzne, idąc w teren, jak laminuję i tak dalej, i tak dalej. Także dzisiaj o tym sobie porozmawiamy. Pierwsza rzecz, jaką możemy zrobić, żeby ułatwić sobie cały proces, to zamówienie map, które urząd przysyła nam w arkuszu, a nie w formie takiej składanej książeczki z okładką i tak dalej. Dzięki temu dostajemy mapę zwiniętą w rulonik, bez dodatkowych okładek, materiałów, które utrudniają nam zalaminowanie całego arkusza. I to, co robię po otrzymaniu takiej mapy, to wycinam sam obszar mapy, pozostawiam sobie jedynie tą ramkę z informacjami na temat południków, równoleżników, stopni i tak dalej, która znajduje się wokół naszego arkusza mapy, no bo są to informacje, które mogą mi się przydać. Całą resztę odcinam, legendę odcinam. Ja mapy topograficzne, oznakowania znam na tyle dobrze, że legenda jest mi niepotrzebna, ale gdybyście potrzebowali legendy, to ją sobie ładnie docinacie i przyklejacie na drugiej stronie mapy taśmą klejącą. Ja do tego jeszcze dodatkowo doklejam pieczątkę geodety, Głównego Geodety Kraju. Opisuję sobie kodowe oznaczenie mapy na siatce map topograficznych i wpisuję też odchylenie magnetyczne mojej mapy, tak żeby wiedzieć, jak ustawić kompas, gdy korzystam z tej mapy. I tak przygotowany arkusz zawożę do laminowania i tu możecie natrafić na pewne trudności, bo mapy, które otrzymujemy z urzędu, przychodzą w takim dość nietypowym formacie. Nie wiem, jaki to jest format. Generalnie jest on kwadratowy, szerszy niż formaty ogólnie stosowane. I czasami jest trudno znaleźć punkt, który posiada laminarki o takich niestandardowych wymiarach. Większość punktów ksero, które laminują materiały, raczej takich urządzeń nie posiadają, więc tu odrobina cierpliwości, dodatkowej pracy w poszukiwaniu najbliższego punktu waszego miejsca zamieszkania, który taki rozmiar mapy zalaminuje. No i gdy mamy moją mapę zalaminowaną, no to po powrocie do domu zginam ją w formę takiej harmonijki, tak żeby była dla mnie wygodniejsza do transportu w plecaku, w kieszeni, do użytkowania w terenie. Zaginam mapę już po zalaminowaniu, nie robię tego przed laminowaniem i bardzo fajnie to wychodzi. Na początku te mapy są trochę takie sprężyste, o jakby tak harmonika chciała nam się rozłożyć, ale po kilku miesiącach użytkowania, jak widzicie, mapa już jest praktycznie zupełnie płaska i doskonale zabezpieczona przed warunkami atmosferycznymi. Ja moje mapy laminuję od kilkunastu lat. Tą mapę mam bodajże zalaminowaną od 6 albo 7 lat i naprawdę nic się z nimi nie dzieje. Używam ich co weekend, oczywiście nie wszystkich, ale rotacyjnie są używane dość często. Są zabezpieczone przed wilgocią, przed zabrudzeniem, przed podarciem, przed zgnieceniem, jakimiś zagniotami, zagięciami papieru, które mogłyby powodować, że informacje, które będziemy chcieli z naszej mapy odczytać, będą mniej czytelne. Co więcej, mapa, wbrew tego, co mogłoby nam się wydawać na samym początku, w miejscach zagięcia, w tych tutaj narożnikach, jest całkiem wytrzymała po zalaminowaniu. Tu się z tą mapą nic nie dzieje, jak mówię, mają zalaminowaną jakieś 6 lat, ale mam też mapy, które laminowałem lat temu 15 i tam co prawda w niektórych arkuszach pojawiają się już przetarcia i małe dziurki tutaj na tych narożnikach, ale co ciekawe, są one nadal szczelne, wilgoć tam nie wchodzi, mapa nie łapie wilgoci w tych narożnikach i ta wilgoć nie wchodzi nam pod folię. No dobra, tą metodę zalaminowania map polecam Wam serdecznie, gdy zamawiacie mapy w opisany przeze mnie w tamtym filmie, na który się powołuje sposób, czyli z Urzędu Głównego Geodety Kraju. Ale jest też nowa opcja, która pojawiła się już po nagraniu tamtego materiału, o której chciałbym Wam również dzisiaj opowiedzieć. Sponsorem dzisiejszego odcinka jesteśmy my, Forestowo.pl. Znajdziesz u nas sprzęt ręcznie wykonywany do turystyki, do outdooru i do bushcraftu. Zapraszamy! Sprawdź, co przygotowaliśmy dla Ciebie. Od nagrania tamtego materiału minęło już kilka lat i pojawiło się troszkę zmian, które w sumie ułatwiają nam zadanie pozyskania mapy takiej tradycyjnej, papierowej, mapy topograficznej Polski. Można je po pierwsze zamówić już teraz bezpłatnie, nie wiąże się to z żadną opłatą, poza opłatą kosztów wysyłki. To jest jedyny koszt, jaki musimy ponieść. Jeśli chcemy taką mapę otrzymać wydrukowaną z urzędu, no to jak to robić wiecie, bo oglądaliście na pewno tamten poprzedni materiał, a jeśli nie, to serdecznie do niego odsyłam. Gdzieś tu postaram się wrzucić kartę z linkiem. Można również te mapy pobrać sobie w wersji elektronicznej, całą powierzchnię Polski w siatce map topograficznych możemy sobie pobrać i posiadając odpowiedni program komputerowy do obróbki map możemy sobie te mapy sami przygotowywać. Jak to zrobić? Jak pobrać te mapy? Jak pobrać i jaki program, jak ten program obsługiwać? O tym nie będę nagrywał materiału, bo doskonały materiał na ten temat znajdziecie na kanale Gniazdo TV. Chłopacy nagrali taki tutorial, jak to robić, tłumaczący dokładnie krok po kroku, co należy wykonać. Ja lepiej Wam tego nie opowiem, nie przedstawię, także serdecznie zapraszam na ich kanał. Oczywiście w opisie tego filmu znajdziecie link do materiału, o którym mówię, tak żebyście mogli szybciutko sobie z tej wiedzy skorzystać. I jaka jest zaleta tego? Mając program, o którym wspominam, do obróbki map, możemy te mapy sobie w dowolny sposób pod swoje potrzeby edytować. Możemy wybrać dowolny obszar, który nas interesuje w praktycznie dowolnej skali. Najbardziej dokładna skala to jest 1 do 10 tysięcy. Wszelkiego rodzaju pośrednie skale też są dostępne, skale, których nie dostaniemy na przykład w wydawnictwach takich standardowych, w księgarniach czy w punktach z mapami. Możemy sobie ten obszar wybrać, edytować. Ja na przykład tak zrobiłem, przygotowując się do tegorocznej wyprawy kajakowej. Przygotowałem sobie mapy pokrywające tylko i wyłącznie szlak rzeki, którą będę płynął. Dzięki temu mam tych arkuszy znacznie mniej, no bo opierając się o standardową siatkę map przygotowaną przez Urząd Geodety, na przykład rzeka, którą będę płynął, mogłaby przechodzić przez narożnik tylko jednego arkusza mapy i musiałbym już całą tą mapę mieć, co zabiera oczywiście dodatkowe miejsce w wyposażeniu zabierane na taką wyprawę. Jest to niesamowicie wygodne i pozwala nam w sposób dowolny przygotowywać sobie mapy topograficzne. Ale największa moim zdaniem zaleta tego oprogramowania i tej opcji zdobywania map papierowych, standardowych, tradycyjnych, topograficznych, to jest to, że możemy ustawić sobie rozmiar naszego arkusza pod standardowe wymiary takie materiałów biurowych A4, A5, A3 i na tym arkuszu drukować nasze mapy. A to przydaje się w procesie laminowania, bo dostać laminarkę czy znaleźć punkt ksero, który laminuje w formacie A3 jest znacznie łatwiej. Są one ogólnodostępne niż punkt ksero czy jakiś zakład poligraficzny, który będzie laminował mapy w formacie tym, którym otrzymujemy z urzędu. Dzięki temu możemy sobie mapę sami przygotować, wyznaczyć obszar, który nas interesuje i co więcej, możemy sami tą mapę sobie zalaminować, jeśli taką laminarkę posiadamy w domu czy w biurze. Uważam, że bardzo fajna opcja, warto z niej korzystać. Tak jak mówiłem, ja moje mapy pod planowaną wyprawę na ten rok właśnie w ten sposób przygotowywałem Cała pozostała część procedury, oklejanie, zginanie i tak dalej, wygląda dokładnie tak samo. No dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że ten materiał okaże się dla Was pomocny, że osobom, które pytały pod tamtym starszym filmem o laminowanie map, wyjaśnię to w miarę obrazowo. Polecam, laminujcie mapy, dbajmy o nie. Ja osobiście uwielbiam z nimi pracować, uwielbiam z nimi wędrować, uwielbiam nawigować za pomocą standardowych map, które trzymam w ręce, a nie mam w komórce. Uwielbiam to robić również z kompasem. Jest to przepiękna sztuka nawigacji, która może nam się przydać, gdy skończy nam się bateria w naszym urządzeniu GPS, bądź będzie pogoda taka jak dzisiaj, pochmurna, deszczowa, kiedy urządzenia GPS mają tendencję do wariowania i gubienia właściwej pozycji. No dobra, słuchajcie, to tyle ode mnie na dzisiaj. Trzymajcie się, ruszajcie w teren ku przygodzie z zalaminowanymi mapami topograficznymi.